Początek roku to czas na rozliczenie się z fiskusem. Na złożenie swoich deklaracji mamy czas do końca kwietnia. Pracownicy urzędów skarbowych już na nas czekają. Powoli spływają deklaracje podatkowe z PIT-u 37. Najmniej czasu mają jednak właściciele firm. Rozliczamy się w dwóch terminach. Ryczałtowcy do końca stycznia, natomiast pozostałe osoby bez względu na wysokość dochodu muszą się rozliczyć do 30 kwietnia. Przede wszystkim właśnie w tej pierwszym rzucie do 31 stycznia mają obowiązek rozliczyć się ryczałtowcy, więc to oni w pierwszej kolejności na pewno odwiedzą urząd. Natomiast pozostała grupa osób oczywiście, która tradycyjnie korzysta z formy papierowej, przychodzi po zeznania podatkowe, po informacje i oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji. Urzędnicy przypominają, żeby rozliczenia nie zostawiać na ostatnią chwilę, bo wtedy możemy stać w długich kolejkach. Podobnie jak w latach ubiegłych, podatnicy mogą rozliczyć swoje zeznania metodą tradycyjną, jak również skorzystać z internetu. Wtedy też szybciej możemy otrzymać zwrot nadpłaty zeznania. Należy pamiętać, że weszły w życie nowe przepisy. Zmiany, jakie zaproponowano w tym roku, dotyczą tak naprawdę dwóch ulg. Ulgi prorodzinnej, która w tym roku sprowadza się do tego, że są ograniczenia dla rodziców, którzy wychowują jedno dziecko. I tu odsyłam do objaśnień, do zeznań, ponieważ decydują limity dochodu. Natomiast jeśli chodzi o ulgę internetową, to w przypadku tej ulgi limit się nie zmienił, nadal 760 zł. Niemniej mogą z niej skorzystać tylko ci podatnicy, którzy nie rozliczali jej w dwóch kolejnych latach. Czyli jeżeli ktoś rozliczył ulgę internetową w roku 2011 i 2012, niestety w zeznaniu za 2013 już nie będzie mógł z niej skorzystać. Natomiast podatnik, który rozliczył ją w zeznaniu tylko za 2012, może to zrobić jeszcze tylko raz w zeznaniu za 2013. Przy rozliczeniu warto pamiętać, że możemy przekazać 1% swojego podatku organizacjom pożytku publicznego. Inaczej kwota z tego tytułu powędruje na konto Skarbu Państwa.